Słuchacie podcastu Pielęgniarstwo Praktyczne. To audycja, która przedstawia praktyczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarza i pielęgniarki w Polsce. Przed mikrofonem Maciej Latos. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam bardzo serdecznie. Łyszki do laryngoskopu. Dzisiaj chwilę o kwestii sterylności, no bo każdy, kto pracuje z laryngoskopem i wykazuje się choć w minimalnym stopniu zdrowym rozsądkiem, e, prawdopodobnie prawidłowo postępuje przygotowując i wykorzystując laryngoskop w codziennej pracy. Wielokrotnie jednak w różnych placówkach spotykałem się z odmiennymi e, opisami, czy opiniami, opisami procedur czy opiniami dotyczący, dot, dotyczącymi sterylności wielorazowych łyżek do laryngoskopu. No bo jeśli mamy łyżki, mamy XXI wiek i mamy zachód w swoim szpitalu i mamy łyżki jednorazowe, to w ogóle nie ma problemu. Natomiast w momencie, kiedy jak większość macie ja, łyżki wielorazowe, no to warto się zastanowić, jak to jest z tą sterylizacją. No bo jedni sterylizują, inni dezynfekują. Jedni trzymają na jałowo, inni luzem. Jedni otwierają tuż przed użyciem, inni w celu sprawdzania na porządku dyżuru. No Tak czy inaczej, mimo sterylności sprzętu zawsze musimy mieć pewność, że ten sprzęt działa. Według większości dostępnych procedur szpital, szpitalnych, łyżka do laryngoskopu powinna zostać oczyszczona z widocznych zabrudzeń, czyli krew, ślina itd., a następnie zanurzona w płynie dezynfekcyjnym i poddana sterylizacji. Rękojeść z kolei powinna być jedynie zdezynfekowana przez przetarcie dedykowanymi chusteczkami. I od razu badanie naukowe, w którym opublikowane w czasopiśmie Indian Journal Anesthetic, bodajże. to jest tylko skrót, nie wiem na ile dobrze pamiętam. Tam, tam badania, badania Haskara i Dave'a, którzy klasyfikują laryngoskopię bezpośrednio jako potencjalne źródło zakażeń. I podają formę dezynfekcji łyżek, które otrzymali z ankietowanego badania personelu. Okazało się, że 88% respondentów używa chemicznych środków po uprzednim opłukaniu i wyschnięciu łyżek, a 18% nie dezynfekuje w żaden sposób rękojeści. W innym badaniu z kolei z 2010 roku uczeni dowiedli, że na łyżkach, które są tylko spłukane wodą, Drobne ustroje w większości patogenne rozwijają się nawet w 58% przypadków, a po dodaniu czyszczenia płynem dezynfekcyjnym jedynie w 3%, czyli warto. To pytanie zadałem Google'owi i na szczęście tam już była gotowa odpowiedź, czyli czy łyżki powinny być sterylne odpowiada dr Barbara Waszak. I tutaj muszę zacytować dosyć obszerny, obszerną odpowiedź, ale myślę, że warto, bo ona, trochę skracając, odpowie nam na wiele pytań. Doktor Waszak pisze tak. Pragnę przypomnieć, iż istnieją zasady dotyczące wymagań w zakresie czystości mikrobiologicznej, sprzętu itd. Tak itd. Tak to, co ważne dalej. Grupa dużego zagrożenia wymaga sprzętu sterylnego i jest to sprzęt, który przerywa ciągłość tkanek ludzkich, ma inwazyjny kontakt ze śluzówkami i spojówkami, penetruje sterylne obszary ciała. W artykule, który zostaje przytaczany, również czytamy, że sprzęt, który będzie kontaktował się z uszkodzoną tkanką, musi być sterylny. W grupie dużego ryzyka podaje się narzędzia chirurgiczne, i inwazyjne endoskopy. Sprzęt średniej grupy to taki, który się kontaktuje z błonami śluzowymi, ale nie narusza ich ciągłości. I ten sprzęt powinien być wolny od zagrożenia mikrobiologicznego. Natomiast gdy w grę wchodzi możliwość uszkodzenia tkanek, na przykład właśnie przy łyżkach do leningoskopu, to one również powinny być sterylne. A podczas sprawdzania pozostawać w otwartym opakowaniu, czyli łyżkę dotykamy przez opakowanie. Ja tak robię. Otwieram łyżkę, ale dotykam jej przez opakowanie, sprawdzam czy działa. Oczywiście ona nie jest sterylna, no, w momencie otwarcia już nie jest sterylna, ale nadal jest biologicznie czysta, tak? nie ma na niej żadnego patogenu. W sytuacji, gdy poziom sterylności nie jest do osiągnięcia, dopuszcza się pod pewnymi warunkami wysoki poziom dezynfekcji którego efekt finalny, czyli zabicie wszystkich drobnoustrojów, no jakby to zabicie drobnoustrojów jest efektem finalnym. Osiągnięcie tego poziomu obejmuje mycie, dezynfekcję wysokiego stopnia. wnioskiem z powyższej sprawy jest stwierdzenie, iż łyżki laryngoskopów winny być sterylizowane, gdyż alternatywna, gdyż alternatywa jest trudna do wykonania. Łyżki laryngoskopów winny być sterylne, bo należy je kwalifikować do najwyższej grupy zagrożenia. Uf, trochę mi to sprawiło trudności, ale starałem się nie przeczytać całej książki. Do kiedy w takim razie sterylność powinna zostać zachowana? To, generalnie to jest dosyć ciekawe pytanie, bo znów jest pytanie, czy w torbie reanimacyjnej mają być czyste, brudne, sprawdzone, niesprawdzone. I tutaj na szczęście, na szczęście ktoś już zadał to pytanie i również ekspert odpowiada, że nie otwieramy pakietów, to znaczy pojedynczych, jeśli jedna łyżka dla rękoskopu to jeden pakiet przed ich użyciem, natomiast jesteśmy na wyjazd do chorego zabezpieczeni w kilka takich samych łyżeb pasujących do posiadanej rękojeści. Jeśli nie posiadamy zapasowych łyżek, czyli pierwsza sytuacja, mamy trzy łyżki, trójki i zakładamy, że jedna z tych trzech będzie świecić. Druga sytuacja, jeśli nie posiadamy zapasowych łyżek, wówczas kontrola sprawności laryngoskopu będącego na wyposażeniu musi być wykonana przed interwencją czyli musi być wykonana w taki sposób, aby nie skażać samej łyżki ani podczas sprawdzania, ani podczas przechowywania. Czyli, e, tak naprawdę, e, podsumowując, otwieramy tą łyżkę, e, ale jej nie dotykamy ręką, tak? E, więc to są dwie rzeczy. Czyli pierwsza, zachowanie technik aseptycznych podczas sprawdzania prawidłowości działania laryngoskopu i wprowadzenie na przykład takiej zwanej drugiej bariery chroniącej łyżkę. Czyli, możemy sobie właśnie ten sprzęt później otwarty włożyć jeszcze do jakiejś torebki czystej, tak? Żeby ona nam się nie walała po torbie. Zasadniczo, jeśli chodzi o czas przechowywania, nie powinien być dłuższy niż czas zaistniałej potencjalnej sytuacji mogącej doprowadzić do kontaminacji mikro, mikroorganizmami lub dłuższy niż 72 godziny od czasu otwarcia kontrolującego sprawność laryngoskopu. Tak, czyli jeśli sprawdziliśmy sobie w ciągu dyżuru Ranolaryngoskop to teoretycznie za dwa dni, jeśli on nie był użyty, należy tą łyżkę oddać do sterylizacji. Według zaleceń CDC, które również wspominają o tzw. drugiej barierze, łyżki powinny być poddane dezynfekcji wysokiego stopnia lub sterylizacji. Zalecenia oczywiście uwzględniają kwestię sprawdzania sprzętu, również, choć nie odnoszą się do tego problemu wprost. Bardzo ważne jest, aby podczas testowania łyżek ich nie kontaminować. Dlatego CDC proponuje dodatkowo czyste sasz saszetki zapinane na suwak i to co ważne, a co w Polsce niestety się do tej pory przynajmniej w tych miejscach, w których ja pracowałem, nie sprawdziło, a powinno być, znaczy nikt tego nie zaproponował, że mm, plomby, naklejki z, napi z napisem czyste, niesterylne, na przykład yy, lub jeszcze sprawne. No, wydaje się, że naklejka mogłaby prowad prowadzić takiej, mm, pełnić rolę takiej plomby, no ale to nie zawsze można uzyskać. Podsumowując, te źródła, e, które podałem. Łyżki dla rękoskopu powinny być sterylizowane po użyciu. Dwa. Rękojeść powinna być po użyciu przynajmniej zdezynfekowana. 3. Dopuszczalne jest otworzenie sterylnego pakietu w celu sprawdzania jego działania. Należy zadbać jedynie o odpowiednie zasady aseptyki i antyseptyki. I 4. Zaleca się stosowanie osobnych opakowań, aby wytworzyć dodatkową barierę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.